Hej, zapraszamy na trzecią część naszego spotkania, tym razem do domowej fabryki czekolady. Było wtorkowe popołudnie, zwyczajne jak wiele innych. Niektórzy mieszkańcy Starego Knedelkowa siedzieli przed domami i pili kakao. Inni przeglądali zawartość metalowych pudełek, w których przechowywali skarby z dzieciństwa. A jeszcze inni byli w fabryce czekolady. Robili tam deserowe czekoladki z kandyzowanymi fiołkami, czekoladowe kulki z syropem klonowym, miętowe pralinki, trufle z migdałami, kakaowe pastylki w chrupiących, kolorowych skorupkach i czekoladowe płatki z odrobiną akacjowego miodu. Całe miasteczko otulała niewidzialna woalka czekolady. Ja, Cecylka Knedelek, mieszkanka różowego domu przy ulicy Naleśnikowej 5, wymyślałam przepisy na nowe czekolady i czekoladki. Zapisywałam je na kartkach, które przypinałam klamerkami do linki. Pani Ludmiła uważnie czytała moje przepisy i wsypywała do dużego kotła odpowiednią ilość cukru oraz starte ziarna kakaowca. Dodawała też kilka wielkich łyżek masła kakaowego i wlewała mleko oraz różne syropy – pomarańczowy, cytrynowy, jabłkowy, truskawkowy, waniliowy oraz jej ulubiony syrop klonowy. Joasia, moja przyjaciółka, kroiła na kawałeczki skórkę pomarańczową i cytrynową. Wyłuskiwała ze skorupek laskowe orzechy i obierała migdały z beżowej skórki. Potem mieliła wszystko w młynkach i dodawała do czekolady płynącej w specjalnej rynnie. Antek, miłośnik gorzkiej czekolady, wlewał na taśmę porcje gęstej masy. Przypominały one małe brązowe kałuże. Po chwili każda z nich znikała pod foremką. Kiedy się znowu pojawiła, nie była już nieforemną plamą czekolady, lecz czekoladowym kwiatkiem, serduszkiem lub kaczuszką. Lucia, która twierdzi, że czekolada z chili jest najgorsza na świecie, i Lusia, która ów smakołyk uważa za najsmaczniejszy i najsmaczniejszy. Zawijały czekoladowe serduszka w sreberka, kwiatki w szeleszczące kolorowe papierki, a kaczuszki z czekolady w celofanowe torebki. Pan Alojzy, właściciel brązowej syrenki, wsypywał czekoladowe cukierki do koszy i układał czekoladki w tekturowych pudełkach. Potem zawoził je swoją syrenką do miast, miasteczek oraz wsi, by ich mieszkańcy mogli rozkoszować się smakiem tych czekoladowych specjałów. Cecylka Knedelek wymyślała przepisy i nazwy na pyszne, słodkie przysmaki. Czeko Koko, czyli domowa czekolada z kokosem. Czekobana, czyli domowa czekolada z bananami. Czekoladowa maczanka, czyli owoce z sosem czekoladowym. I czekoladowe drżownice, czyli biszkopty z czekoladą. My też postanowiłyśmy zrobić coś dla Was pysznego. Szkoda, że Was tutaj nie ma, ale zrobilibyśmy sobie świetną ucztę. Nic straconego. Możecie to zrobić razem z rodzicami. Potrzebne będą wafelki, wafle ryżowe, wiórki kokosowe, czekolada, ciasteczka jaglanne, rozpuszczona czekolada,
i galaretka. Bierzemy dwa wafelki. Mogą być duże, można przekroić na pół. Jedną część smarujemy czekoladą, tak żebyśmy mogli je później posklejać. Następnie robimy daszek, na przykład wafel ryżowy. Posypujemy wiórkami i przyklejamy. Do tego możemy zrobić okienko. Bierzemy galaretkę, smarujemy czekoladą i również przyklejamy. Zobaczcie, powstał kolejny domek do naszego miasteczka. No i jak myślicie, jakie miasteczko powstało z ciasteczkowych słodkości? Oczywiście możecie wykorzystać inne produkty, te, które posiadacie w domu. Czekamy na odpowiedzi oraz zdjęcia Waszych pomysłów. No to co, Pani Małgosiu, który domek schrupiemy? Ja zjadłabym bibliotekę, już mam ją na oku. A ja wezmę przedszkole. To smacznego. Smacznego.